usłyszałam diagnozę i że czeka mnie właśnie przeszczep szpiku, byłam załamana, szczerze powiedziawszy. Czytałam w internecie, że znalezienie dawcy to jest jak szukanie igły w stogu siana. Niestety w rodzinie nikt nie mógł być dla mnie dawcą. Wątpiłam, że ten dawca się znajdzie. Smak pomidorów. Reportaż Marcina Mazewskiego. W szkole średniej, kiedy zaczęliśmy oddawać krew, nie ukrywam, że na początku po to, żeby uciec z lekcji i mieć dzień wolny, podczas którejś wizyty w Centrum Krwiodawstwa. Odruchowo się wypełniło ten kwestionariusz, bo pani w rejestracji zaproponowała, żeby się zarejestrować jako dawca szpiku. Po kilku latach, ni stąd, ni zowąd, bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi, dzwoni telefon z krwiodawstwa, dział dawców szpiku. Zapraszamy na badania, bo jest pan zakwalifikowany wstępnie na potencjalnego dawcę szpiku, komuś tam uratować życie. Na początku myślałem, że to może jakiś żart, ale nie, pojechałem na umówione spotkanie w krwiodawstwie. I się okazało, że naprawdę, no, próbówki pobrane. Po pewnym czasie telefon znowu zadzwonił i się okazało, że jest duża szansa, że jednak będziemy oddawać ten szpik. Tak wyglądało na początku. Przeszczepiamy komórki krwiotwórcze, które mają możliwość odtworzenia tkanki krwi i szpiku. Historycznie rzeczywiście te komórki pochodziły ze szpiku kostnego i dlatego potocznie używane jest sformułowanie przeszczep szpiku kostnego. Oczywiście on jest aktualny u niektórych pacjentów, u których tych źródłem komórek krwiotwórczych jest właśnie szpik kostny. Natomiast w tej chwili większość przeszczepiania, materiał do przeszczepienia pochodzi z krwi obwodowej. Bardzo jest zbliżone do tego, jak wygląda dawstwo krwi czy dawstwo osocza. Cały zabieg trwa mniej więcej 2-3 godziny. Oczywiście dawca musi być wcześniej przygotowany. Przede wszystkim przyjmowanie leków, które pobudzają nasz szpik kostny do produkowania komórek macierzystych, co nie ukrywam, że trochę organizm odczuwa z racji na to, że pojawiają się takie troszeczkę niedogodności fizyczne. Ale kiedy się usiądziesz tutaj w Warszawie na fotel, podłączą dreny, tak jak w Białymstoku płytki się oddaje na dwie ręce, to wszystko w ciągu kilku minut przychodzi. Nawet dość dobry czas miałem z tego, co pamiętam, panie tam pielęgniarki wspomniały. I po jednym pobraniu wystarczyło ta ilość, żeby uratować komuś to życie. Powrót tego samego dnia, odebranie legitymacji, honorowy dawca przeszczepu i powrót do domu. Od wpisania się do rejestru, do takiego telefonu może upłynąć bardzo dużo czasu. I tak naprawdę zapomniałem o tym wszystkim, że jestem w tym spisie. Któregoś dnia po prostu odebrałem telefon i było zapytanie, czy nadal jestem aktywny, czy ogólnie jestem zdrowy i czy jestem chętny. No oczywiście było wszystko pozytywne, moje odpowiedzi. Było to dla mnie oczywiste. Jak już była zgodność, to jest po prostu ratowanie czegoś życia. Zrozumiałem to dopiero jak wyszedłem po zabiegu. Nigdy nie byłem w ogóle wcześniej w szpitalu, byłem tylko na SOR-ze. To, co zobaczyłem w szpitalu, to zrozumiałem tylko jedno, że my wszyscy patrzymy w jedno niebo. Jak popatrzymy w niebo, to ci wszyscy ludzie, którzy siedzą na tej hematologii, oni też w to niebo patrzą. I po prostu zderzenie się tych dwóch światów, gdzie ja przyszedłem tam na dosłownie 3 dni, niecałe, a niektórzy ludzie tam siedzą od lat. Tym bardziej, jak zacząłem rozmawiać z osobami, które były na tej sali, to jeszcze tym bardziej się przekonywałem do tego, że to jest słuszna decyzja. Jak widziałem na przykład ojca rodziny, który naprawdę jest biznesmenem i super gościem, opowiadał o wycieczce do Omanu z rodziną. No, jego stan zdrowia aktualnie mu nie pozwala na nic. Mówi, że idzie i słabnie, upada. Niewyobrażalna rzecz dla mnie. To wszystko zaczęło się tak naprawdę bardzo niewinnie, bo od bólu gardła, ogólnego osłabienia. Ale tłumaczyłam to sobie wszystko tym, że siedzę dużo w komputerze, są zajęcia zdalne. Ja studiowałam w tym czasie, pisałam pracę dyplomową, więc naprawdę pochłaniało mi to dużo energii. Później na ciele zaczęły się pojawiać jakieś właśnie siniaki, wybrzoczyny. Nie chciało mi się jeść.
No i zaczęło właśnie boleć mnie gardło. Z każdym dniem było coraz gorzej. Zgłosiłam się do lekarza rodzinnego, ponieważ poczułam w gardle gulę. Nie dałam rady już po prostu połykać. Wiadomo, wizyta była online, przez telefon. Lekarz kazał wysłać zdjęcie gardła. No i po diagnozie, po obejrzeniu tego zdjęcia stwierdził, że jest to angina i przypisał mi antybiotyk. Ale każdego dnia było coraz gorzej. Zdarzyło się nawet, że straciłam przytomność. Wylądowałam na SOR-ze w Białymstoku, a tam wzięto mnie od razu na wózek, zrobiono echo serca, podłączono kroplówkę i pobrano mi krew. Trafiłam na oddział hematologii. Nie wiedziałam, co to znaczy w ogóle oddział hematologii. Cały czas miałam cichą nadzieję, że za kilka dni wyjdę do domu. Podadzą mi jakieś tam kroplówki. Przyszedł do mnie pan doktor, który mnie prowadził. No i ogłosił mi, że zachorowałam na ostrą białaczkę szpikową. Wtedy świat się dla mnie zawalił. Pamiętam te słowa, jak doktor powiedział, że straci pani włosy. Powiem szczerze, że to było najgorsze chyba dla mnie, co mogłam usłyszeć. Gdzie tak naprawdę włosy w tym wszystkim, to jest kropla w morzu. No i usłyszałam, że czeka mnie ponadroczne leczenie i że moje życie jest zagrożone, że pierwsza chemia będzie decydująca. Było bardzo źle, bo mój szpik był zaatakowany w 96%. To, co czułam, to było na pewno strach, złość, irytacja też przede wszystkim. Było takie pytanie, dlaczego ja? Od razu się pojawiło, bo jednak byłam osobą zdrową, byłam osobą aktywną, zdrowo się odżywiałam, naprawdę dbałam o siebie i byłam w szoku, jak może choroba z dnia na dzień zaatakować. Nie miałam pojęcia, co będzie dalej. Chciałam po prostu przeżyć. Lekarz był bardzo zadowolony, ponieważ właśnie po pierwszej chemioterapii nastąpiła już remisja choroby. Więc powiedział, że zaczniemy szukać już dawcy. No ale niestety właśnie rodzina nie mogła być dawcą dla mnie. Więc zaczęto szukać. W niektórych przypadkach ostrych białaczek jest to jeden ze sposobów pozwalających w ogóle na wyleczenie. Sama chemioterapia pozwala na uzyskanie przejściowej remisji, natomiast nie we wszystkich przypadkach pozwala na wyleczenie pacjenta i tym jedynym sposobem jest wtedy allotransplantacja szpiku. No oczywiście nie mamy zawsze komfortu, że pacjent posiada rodzeństwo. Czym więcej oczywiście jest braci i sióstr, tym większa szansa na to, żeby można było dobrać dawcę rodzinnego. W przypadku, gdy takiego dawcy nie ma, uruchamiany jest proces doboru dawcy niespokrewnionego. Oczywiście nie zawsze też udaje się w tym trybie znaleźć dawcę dla pacjenta. Dobrze. Także jest pan osobą zdrową z wywiadu, nie ma żadnych przeciwwskazań w badaniu przedmiotowym. Też wszystko dobrze. Także będzie pan wpisany do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Pobierzemy teraz próbkę krwi. Na adres e-mailowy, który pan podał w kwestionariuszu, przyjdzie potwierdzenie wpisania do rejestru. Dobór dawcy jest bardzo istotny, żeby ten dawca był jak najbardziej zgodny. Walka toczy się właśnie o wyleczenie, o to, żeby pacjent mógł w dłuższej perspektywie zapomnieć o chorobie. Nadszedł ten dzień właśnie, gdy zadzwonił do mnie lekarz, który mnie prowadził i powiedział, że dawca się znalazł. Płakałam i nie dochodziło to do mnie i jestem mu bardzo wdzięczna. Powiem szczerze, że myślę o nim codziennie. Modlę się, dziękuję Bogu, że ten dawca się znalazł i dał mi drugie życie, szansę na drugie życie. No. Był taki stres, taka jedna wielka niewiadoma, jak to będzie wyglądać. Też właśnie wytłumaczono mi, że to jest podanie takiej kroplówki, kroplówek, nie żadna operacja, tak jak na początku myślałam. Miałam podawaną chemioterapię przez 5 dni. Przygotowawczą taką i 2 dni miałam podawane białko królicze, tak zwany królik, który, jak to lekarze mówią, sponiewiera. I tak właśnie było. Czułam się wtedy taka otumaniona, jakbym wypiła lampkę wina albo dwie. Inaczej jest przy dawcu rodzinnym. Nie ma wtedy tego białka. Tak? Wszystko zależy też od człowieka, od organizmu. To służy zniszczeniu
tej choroby, która jeszcze pozostała w organizmie i przy okazji dochodzi do zniszczenia szpiku pacjenta. No i wtedy, żeby pacjent miał szansę na przeżycie, musimy dostarczyć mu tej tkanki, odtworzyć tą tkankę krwiotwórczą i to jest główne zadanie przeszczepienia komórek krwiotwórczych. No i nastąpiła doba zero, czyli przeszczep. Od rana nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Byłam po prostu taka zafascynowana, przerażona. No i dziękowałam Bogu, że mam tego dawcę, że to nastąpi w końcu. Pielęgniarki mówiły, że przeszczep ma zapach pomidorów. Ja byłam tego bardzo ciekawa, jak to będzie, bo wielu ludzi na oddziale miało te przeszczepy i byłam ciekawa, jak to będzie u mnie. I gdy podano mi pierwszą saszetkę właśnie, poczułam smak pomidorów w buzi. To było właśnie takie śmieszne uczucie. Dostałam takie 3, w sumie sam przeszczep trwał około pół godziny, więc bardzo szybko. No i było po wszystkim, wtedy tylko odpoczywałam. No i na początku wszystko było w porządku, ale po tygodniu zaczęłam być coraz słabsza. Z dnia na dzień dosłownie gardło mi tak zapuchło, nie dałam rady mówić i jeść. Na skórze pojawiały się przeróżne jakieś krosty. Wszystko zaczęło się pojawiać na raz. Lekarze nie wiedzieli, co ze mną jest. Ale jest coś takiego jak choroba przeciwgospodarzowi. I ona się pojawia praktycznie u wszystkich pacjentów, ale tych stopni jest 4. U mnie to była choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, skóry w drugim stopniu i wątroby w drugim stopniu. Było bardzo ciężko. Mój pobyt trwał pół roku w szpitalu bez wychodzenia do domu. No i nastał ten dzień, 1 kwietnia. Przychodzą do mnie lekarze i mówią, że dzisiaj wychodzę. A ja po prostu w to nie uwierzyłam i mówię, że prima aprilis, że sobie ze mnie państwo żartują. Oni, że naprawdę, że już lepszego momentu na wyjście nie będzie. Więc się rozpłakałam, bo po prostu nie wierzyłam. Gdy wróciłam do domu, gdy zobaczyłam rodziców, chłopaka, nie widziałam ich pół roku, wiadomo, widzieliśmy się przez kamerkę, ale to nie było to samo. Brakowało mi jednak czułości, przytulenia się do bliskiej osoby i tak naprawdę wszystko się zmieniło. Nie czuję się w ogóle osobą chorą. Ci ludzie potrafią być na przykład od pół roku, roku albo lat przypięci do łóżka, do jakiejś maszyny, która pozwala im żyć. A 3 miesiące po przeszczepie ta osoba może wrócić do normalności. Nie tyle, co chciałbym poznać, jak zobaczyć, że sobie radzi. Po prostu. Że jest z rodziną, nie w szpitalu, to by było to. Też zastanawiałam się, jak on wygląda, kim on jest, bo dostałam jakieś tam niewielkie informacje o nim, ale dane są ukryte. Wiem jedynie, że jest to mężczyzna w młodym wieku. Z tego, co się dowiedziałam, to spotkać się chyba nie będziemy mogli. Codziennie myślę o tym, bo gdyby nie dawca, różnie mogłoby być. Może bym jeszcze była w szpitalu i przechodziła kolejne chemie podtrzymujące, póki by ten dawca się znalazł. Ale kto wie. I naprawdę, gdy usłyszałam, że ten dawca jest jeszcze zgodny w 10 na 10, byłam w szoku. Po pierwsze, że tak szybko się znalazł, bo trwało to ponad 2 miesiące, gdzie ludzie naprawdę długo czekają na swojego bliźniaka genetycznego. Także zrobiłem dużo różnych rzeczy w życiu, na przykład jak tam bieganie jakichś dystansów czy triatlon. Z niczego taki nie jestem dumny, tak szczerze mówiąc. Nie lubię w ogóle o tym mówić, ale jest to, uważam, mega rzecz. I gdy już byłem na badaniach w Warszawie, miałem rozmowę z panią profesor, która mi wyjaśniła, jak będzie odbywało się wszystko. Chciałem, żeby to było zrobione laparoskopowo, nie podczas jakby dializy, że się siedzi, tylko żeby to był po prostu zabieg na znieczuleniu ogólnym. O tyle dobrze przeżyłem ten zabieg, że dosłownie po
niecałych 2 tygodniach biegałem już. Jeszcze do tej pory, jak tak wezmę, to czuję te punkciki po zabiegu, ale mówię, ja już wstałem następnego dnia, ja się czułem fantastycznie, nawet jak już się obudziłem. Ja po prostu nie odczuwałem tego. Jakby ktoś jeszcze potrzebował szpiku, to możecie dzwonić do mnie bardzo chętnie. Pomogę jeszcze raz komuś. Z tego, co tak liczę na szybko, 3,5 roku minęło od mojego pobrania szpiku. Od tamtej pory nie zauważyłem, żeby mój stan zdrowia w jakikolwiek sposób ucierpiał. A satysfakcja z możliwości uratowania komuś życia jest chyba bezcenna. Zawsze powtarzam, znaleźć dawcę szpiku dla osoby chorej jest jak trafić 6 w totka. No ale jak widać, da się trafić tą 6. W tamtych czasach zacząłem grać. Myślałem, że mi też uda się trafić 6. Że pierw ja będę komuś 6, a potem mi się uda trafić 6. W ogólnoświatowej bazie dawców szpiku w tym momencie mamy zarejestrowanych ponad 37 milionów osób. W Polsce dotychczas nie przekroczyliśmy jeszcze liczby 2 milionów, ale ta baza cały czas rośnie. Też ważne jest to, żeby ten rejestr cały czas się odmładzał. Są na przykład ludzie wśród nas, nie znamy ich historii rodzinnych, a może oni właśnie przeżywają tragedię taką, że ich mama, żona, babcia, córka, bo też są dzieci, którzy nie mogą normalnie żyć. Jeśli my im nie pomożemy, to nikt im nie pomoże. Nie ma na to leku. To jest jedyny lek. Moja morfologia jest zadowalająca, ale wiadomo, przeszczep to nie jest grypa. I czas leczenia, rekonwalescencji jest bardzo długi. Tak naprawdę do roku trzeba się wystrzegać wielu rzeczy i musimy się właśnie ludzie po przeszczepie wystrzegać kontaktów z ludźmi chorymi przede wszystkim. W tej dobie właśnie ludzi chorych na koronawirusa. Wszystkie szczepienia będę przechodzić od początku, tak jak małe dziecko, ponieważ nasz układ immunologiczny jest wyzerowany, więc wszystko zaczynam od nowa. Ale tłumaczę sobie, że to jest po prostu nowe życie. Wiem, że u wielu ludzi, w wielu przypadkach ten dawca się nie znajduje. Różne są przypadki na świecie, ale ta szansa dania chociażby nawet tych kilku miesięcy życia, to jest bardzo dużo. Człowiek docenia wtedy każdy dzień, każdą chwilę, ale może się nacieszyć bliskimi, przyjaciółmi. I to jest bardzo, bardzo ważne i naprawdę zachęcam do rejestracji. Gdybym sama mogła, to bym się zarejestrowała, ale ja nie mogę pomóc, ale mogą pomóc moi bliscy, którzy są zdrowi i nie ma żadnych przeszkód, żeby zostali dawcą. I naprawdę wielu osób przez to, że zachorowałam, dowiedziało się, co to w ogóle jest przeszczep szpiku i zarejestrowało się. Był to reportaż Marcina Mazewskiego Smak pomidorów. Opowiadali honorowi dawcy szpiku Kamil Więcko i Jacek Świętochowski, pacjentka, która otrzymała przeszczep Sylwia Gierasimiuk, kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dr habilitowany Jarosław Piszcz, koordynator ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Marcin Haraburda.